prostu to, co spotkało mnie tutaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej, jest tylko potwierdzeniem faktu, że biblioteki to jest bardzo dobre miejsce do tego, żeby się spotykać właśnie, że to jest miejsce właściwe do spotkań. Do spotkań polegających na tym, że nawzajem sobie rozmawiamy. I w tym sensie spotkanie tutaj w Dąbrowie Górniczej mnie nie zaskoczyło. Zaskoczyłoby mnie, gdyby było drętwo, bo drętwota to jest ostatnia rzecz, jakiej bym się po bibliotece spodziewał. Więc cieszę się po prostu. Wręcz dziką rozkosz odczuwam z tego powodu, że Dąbrowa Górnicza potwierdziła to, co było moim dotychczasowym doświadczeniem, że spotkania biblioteczne są świetnymi spotkaniami. Jest to nie tylko niewątpliwą zasługą osoby, która te spotkania organizuje i która tego osoby prowadzi, te spotkania prowadzi. To jest oczywiście prowadzący spotkanie z osobą kluczową i dobrze się udaje na takie osoby trafić, ale oczywiście bardzo ważnym jednym z najważniejszych elementów takich spotkań jest publiczność. Jeżeli publiczność chce zadawać pytania, przede wszystkim słucha, to czuć, kiedy ludzie słuchają. I słucha, i z tego słuchania wynikają jakieś refleksje, które następnie są przekuwane w pytania, no to fantastycznie, bo to znaczy, że spędziliśmy wszyscy razem czas w jednym miejscu, który będzie z pożytkiem dla nas wszystkich, bo mnie też takie spotkania pozwalają czasami uświadomić sobie pewne rzeczy, co do których nie miałem jakichś dojmujących refleksji dotychczas, a teraz mam. To, że na przykład zapytano mnie dzisiaj o to, co jest dla mnie ważne przy przekładaniu tekstu. Wydawało mi się, że odpowiadałem sobie, czy przy każdym przekładzie sobie odpowiadam na to pytanie, ale żeby zrekapitulować to w jakiejś jednej spójnej odpowiedzi, no to po to musiałem przyjechać do Dąbrowy Górniczej, żeby sobie sam na to pytanie odpowiedzieć, na pytanie, które padło z sali. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali, również tym, którzy pytania zadawali, nie tylko prowadzącemu, bo zadawali mi pytania, które też często powinienem sam sobie zadawać.